Siema, witam Was jak zwykle, Wasz ulubiony żetem benarobotny. Dziś zapraszam Was do Norwegii na wycieczkę do Bergen, później wrócimy przez takie fajne wodospady, a w następnym odcinku wybierzemy się do Gaustatoppen, zobaczymy co jest zacz. Także zapraszam do oglądania. Juhu! Jesteśmy właśnie na stacji Sandvika, wyruszamy w podróż do Bergen, między Oslo a Bergen. Jest to trasa położona między dwoma największymi miastami w Norwegii i najwyżej położona trasa w całej Europie Północnej. I najwyższy punkt, czyli stacja Finse, znajduje się na 1222 metry nad poziomem morza. A tu Sandvika w oddali. Już wyświetla nasz pociąg 8.25. Jesteśmy już na Oslo S, czyli głównej stacji w Oslo i wyruszamy na podróż do Bergen, tym oto pociągiem, który jest za mną. Podobno jest to najpiękniejsza trasa kolejowa na świecie. Także zobaczymy i oglądajcie dalej. No i tutaj taki ładny widoczek, jeden z pierwszych. Zatoczka, a w oddali diabelski płyn. Jesteśmy w Drammen albo przed Drammen. Tutaj też fajny widoczek z płynącą rybą z rzeką. Taka średnia pociągu, jak widać, to 122 km na godzinę i 34 metry na sekundę. Nawet widać nasz pociąg. No teraz to już jesteśmy gdzieś na 1100 nad poziomem morza. Na takim pustkowiu również stoją domostwa. W takich właśnie miejscach rządzą panowie z Immortala, Realm of Blossom. I kolejne jeziorko, i śnieżek w oddali. A chciałem Wam przypomnieć, że mamy sierpień. Proszę zobaczyć, jakie jeziorka fajne. Rozlewiska totalne. I te domki ludów koczowniczych. W sumie nie wiem, co tutaj ludzie robią. O, jeżdżą na rowerach. I to jest ta miejscowość Finu, o której mówiłem wcześniej, że jest 1222 metry nad poziomem morza. A my oczywiście jedziemy dalej. I hotel. Ludzie wychodzą tutaj i spacerują na wycieczkach wysokogórskich. Górki i skałki. Takie miejscówki to są fajowskie.
I wodospad. Wodospad pod nami. I przestrzeń. Coraz bliżej Bergen, coraz bliżej fajny widoczek. Wreszcie dojechaliśmy. Teraz tylko wysiadka z pociągu i jesteśmy na stacji Bergen Główny. No to jesteśmy w mieście Immortala Bergen. Ciekawe, co nas tu będzie czekać dzisiaj. O, taki śmieszny tramwaj przejechał. Fjordzie. Bardzo fajnie to wygląda, nawet nie wiem, czy nie lepiej niż Oslo, ponieważ jest bardzo klimatycznie, nie jest tak nowocześnie, bardziej oldschoolowo. A tutaj taki fajny parczek z dziwnymi drzewami oraz bardzo urokliwe kamieniczki. Rzetelbe na tle psychodelicznego Henryka Ibsena. Co tu jest? Mówiąc szczerze, to Bergen robi nawet fajniejsze wrażenie niż Oslo, ponieważ jest takie bardziej klimatyczne i budynki wydają się starsze, bym powiedział, ale odnowione oczywiście i fajnie to wszystko wygląda. Bergen wieczorowo pora. Tutaj mamy takie norweskie komunistyczne myśli na przykład, bo jak wiemy, Norwegia to jest komunizm. No i jeszcze raz rzut okiem na portową tawernę i budyneczki nad portem. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, mówiąc szczerze. Tutaj takie różne wycieczkowce. I urokliwe kamieniczki. Tutaj jak jest ta mgła na górze, można wjechać kolejką linową i obejrzeć sobie panoramę całego miasta. Niestety mi tym razem to nie będzie dane, ponieważ nie mam aż tyle czasu. Tu można nabyć takie pływające robactwo. Zobaczcie, jak to się rusza. W ogóle to jest taki targ rybny, ale trochę inny niż w Wuhan. Taki osobliwy budynek, bardzo długi, drewniany, stary. Ciekawe, co tutaj było. Może jakaś manufaktura? No. I na takim jesteśmy właśnie kempingu, otoczonym pięknymi górami. Z każdej strony tutaj kaczki gdaczą i jeziorko o godzinie 8 rano. Oczywiście pozdrawia Was wszystkich Wasz ulubiony Rzetenbe. Na robotnym proszę popatrzeć, jak pięknie. Za mną wstające słońce, 8 rano, 20 sierpnia 2023 roku. I oczywiście panoramka dookoła. Jest trochę tak
bieszczadzko nawet bym powiedział, tylko więcej tych jeziorek. Jakby ktoś chciał, może się nawet wykąpać. Mi na razie się nie chce, ponieważ przyszedłem na poranny rekonesans. Jesteśmy oczywiście niedaleko Bergen, tak jak mówiłem wcześniej. A w Bergen tradycyjnie zbiera się na deszcz. A tu wasz ulubiony Schettenbe na tle fiordu. Oczywiście pozdrawia wszystkich. A na tym ekstra tle, jak zwykle, wasz ulubiony Schettenbe. Nawet się zrymował. A tutaj taki fajny norweski cmentarz. Schettenbe wita was na wodospadach. To jest dopiero początek, ale pokażę wam dalej. Tysiące, miliony litrów wody będą spadały o tam. I patrzcie na ten wodospad. Nie oddaje to jego wielkości, ale jest superancko. Ale to jeszcze nie wszystko. Pokażę wam, jak to wygląda. No dobra, idę teraz takim zajebistym szlakiem kamiennym, żeby pokazać wam wodospad w takiej stuprocentowej zajebistej krasie. Teraz jesteśmy tu, ale zaraz będziemy tam. I tak już tutaj robi to wrażenie. Trzeba uważać, żeby się nie zwalić, bo jest naprawdę dość stromo. Bym powiedział, taka łagodniejsza orla perć. Tutaj jak fajosko, kamienie porośnięte mchem. Wygląda to dość bajkowo. A my przyszliśmy stamtąd. Jest naprawdę zajebioza. Taki widoczek wokół Schettenbe. Jest całkiem cool, motherfucker. I nawet jest taka prawdziwa tęcza. No i dobra, jesteśmy pod samymi wodospadami. Jeszcze można kawałek podejść, ale wygląda to naprawdę obłędnie. Wszystkim proponuję, żeby przyjechać do obejścia. A tutaj wasz ulubiony Schettenbe na tle wodospadów. Jesteśmy właśnie pod samym Waterfallsem. Patrzcie, jak napierdziela woda. I jestem nad kolejnym fiordem. Proszę popatrzeć. Tu miasteczko, a popatrzcie na te skały, genialne. I tu przesmyk w kształcie litery V. A tutaj jest taka osada z tradycyjnym budownictwem norweskim z trawą na dachach. Oczywiście wszystkie są na wzgórzach. Wow, a popatrzcie tutaj, co za miejscowa. Wiatr hula i dmie, rozlewiska rzek. No po prostu jest przesuperancko. Tutaj droga, a popatrzcie na te tyczki. Tyczki mają po 4 metry. Jeżeli nie wiecie, po co one są, to już wam tłumaczę. Po to, że jak nasypie śniegu, to służby wiedzą, jak idzie droga. Na 4-metrowe tyczki, no to wyobraźcie sobie, ile tutaj jest śniegu zimą. Mountains of Might, jak śpiewał Immortal. Czyż tu nie jest pięknie?
takie miejsca, że ten B kocha najbardziej. A tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie stoi samotny troll i wiele takich kamiennych budowli, które pozostawiły oczywiście trolle. Śmieszny ten ziom. Ciekawe, co on obczaja. To i może my popatrzmy. Popatrzmy, jaki widoczek. A tu znowu są takie jeziorka i domeczek. W tym oto krajobrazie jakże księżycowym. Koniec części pierwszej o Norwegii 2023. Zapraszam do następnego odcinka. Juhu.